Mamy powieści sensacyjne, mamy powieści kryminalne, mamy powieści erotyczne, no i to jest ten sam gatunek powieści. Natomiast jeżeli chodzi o podobieństwo, nie czarujmy się, w tych książkach, jak i w filmach zawsze facet jest przystojny, wysoki, bogaty, no bo jaki jest ideał mężczyzny dla kobiet? Przystojny, wysoki, bogaty, inteligentny, męski, czego panom aktualnie trochę brakuje i tak dalej, czyli no... W każdej jednej książce, po którą sięgasz, on będzie taki sam super. No bo możemy oczywiście napisać o na przykład niezbyt dużym, otyłym panu, któremu na przykład brzydko pachnie z ust. No i teraz oprzyjmy na tym jakąś historię erotyczną. No nie ma jak. Więc dla mnie jako dla laika każdy dzień na planie był przygodą. Ja codziennie odkrywałam coś nowego i pamiętajmy, że ja miałam do czynienia z każdym jednym pionem. Od pionu beauty, gdzie na początku mi się wydawało, bo pamiętajmy, że jestem wizażystką z wykształcenia. Wydawało mi się, że to jest taka sama praca, ja się na niej znam. Bzdura. Praca przy filmie to jest zupełnie co innego. Włosy przy filmie to jest zupełnie co innego. Ubrania, scenografia. Ludzie nie mają świadomości. I ja wiem, bo ja nie miałam tej świadomości, jak się kręci filmy. To jest bardzo trudna, bardzo długa i bardzo żmudna praca. Aczkolwiek niesamowicie satysfakcjonująca. No i to jest przygoda, której nie każdemu będzie dane przeżyć.